że jeżeli tylko ekipa grająca jest w stanie nam puścić muzykę, to na chwileczkę możemy jeszcze się pobujać, rozkręcić bioderka, bo mamy kawałek do przejścia. Miło patrzeć na waszą uśmiechnięte twarze, chociaż wiemy, że i czasy są ciężkie i ci wcześniej urodzeni też mają swoje problemy, od zdrowotnych poprzez nawet takie bytowe. Ale mimo to uważam, że warto organizować takie wydarzenia, żeby wlać trochę optymizmu, pobyć ze sobą, wyjść z domu, dobrze się poczuć, bo Bielszczanie, i szczególnie nasi seniorzy, są kreatywni, chęci do zabawy, pomagania sobie nawzajem, a my, ci nieco młodsi, chociaż ta wada z czasem mija, jak wiemy, chcemy też korzystać z waszego doświadczenia, porozmawiać o waszych problemach, pomyśleć, gdzie możemy pomóc i ułatwić codzienne życie. A dzisiaj się bawimy, bo mimo ciężkich czasów, myślę, trzeba robić swoje, nie poddawać się, bo właśnie może komuś o to chodzić, tam na wschodzie, dalekim, żebyśmy byli smutni, cały czas przygnębieni, nie dawali sobie rady, a musimy to robić, jak będziemy razem, tak jak dzisiaj, będziemy się wspierać, to na pewno nam się uda. Tyle i życzę wspaniałego kolejnego dnia w Dniach Seniora w Bielsku Białej dla was wszystkich. Niech żyje Bielsko Biała! 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 Szanowni Państwo, przypomnę Państwu trasę. Trasa ta sama, która była w ubiegłym roku, czyli przechodzimy przez przejście dla pieszych tutaj przez ulicę Stojałowskiego, zmierzamy w kierunku 11 listopada. Przejściem podziemnym na plac Chrobrego. Tam zrobimy króciusieńką przerwę, bo musimy poczekać na osoby, które będą musiały wjechać windą. Bo tutaj właśnie za chwilę chyba, tak mi się coś zdaje, że spontanicznie ktoś się do czegoś zbiera. No takiej jeszcze nie widziałam. Wbijamy na imprezę, proszę Państwa. Ja nie wiem, co tam rozdają, ale na pewno coś fajnego, na pewno muzykę. Zapraszamy. Zapraszamy do zabawy. Pokręcimy bioderkami. Jeszcze kawałek mamy do przejścia. Później dalej ulicą nad Dniprem i Słowackiego do parku przechodzimy, gdzie będzie na Państwa czekała niespodzianka przygotowana przez nas, naszych przyjaciół ze Stowarzyszenia Aktywnych Polaków oraz z Fundacji Zaangażowani.pl. Bardziej nam żal koronowych jadbanków. Baloników na druciku, motyli drewnianych, koników ujadych. Właśnie dzięki Aktywni Plus programowi mamy te fundusze, że się możemy tutaj bawić, dzięki Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej. Także dla nieaktywnych będą też bilety do kina, będziemy rozdawać dla bardzo aktywnych, a są fajne spektakle.
Dla aktywnych seniorów mamy nagrodę dzięki księgarni.pl. Nie ukrywam, robię to dlatego, że sam mam swoją mamę, która została sama, jest seniorką. Widzę, jak się zamknęła sama w domu i ten COVID jeszcze, to można powiedzieć, totalnie ją zdołował. Dlatego taki główny nasz cel w stowarzyszeniu teraz był, żeby skupić się na tych seniorach, żeby zrobić dla nich takie właśnie fajne wydarzenie, żeby ich wyciągnąć z domu. Dlatego oprócz tego, co teraz zrobiliśmy, ten festiwal razem, ten Dni Seniora razem z Urzędem Miasta, stworzyliśmy też na Głębokiej 11 kawiarenkę dla seniorów, gdzie już teraz serdecznie zapraszam, gdzie będą się odbywać regularnie w czwartki zajęcia dla tych seniorów. Będzie zumba, będzie obsługa smartfonów, będziemy wiele ciekawych rzeczy. Sami ich będziemy pytać, co będą chcieli, żebyśmy dla nich zrobili. Mamy kulminację Dni Seniora w Bielsku-Białej. Duża, wspaniała, kolorowa, barwna impreza, czyli parada kapeluszy seniorów. Seniorzy zapraszali do tej parady również mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzież. No i rzeczywiście wszyscy, którzy przyszli, bawili się świetnie, wyglądali wspaniale. Śmieję się, że noszenie kapelusza to styl życia i właśnie seniorzy w tej paradzie pokazali nam, że są stylowi. Poza tym w mieście przez cały tydzień działa się masa imprez, które były organizowane przez miejskie jednostki. Wszystkich mamy, otrzymują wyróżnienia, to jest karnet na zajęcia fitness. Wielkie brawa z trenerem personalnym. Tak jest. Jest po prostu fajnie, pogoda nawet dopisała. Także jest pięknie, powinno być tego więcej. Jest to jakiś sposób na wyciągnięcie tych osób z domu, choćby na chwilę, choćby trochę radości. Przecież żyjemy już teraz w naszym wieku, chwilą tu i teraz.